Dzień dobry. Znajduję się poza miastem, a jako że mieszkam w Pruszczu Gdańskim, w centrum Pruszcza Gdańskiego, to oznacza, że jestem jakieś 200 metrów od domu. Ale to wystarczy, żebyśmy mieli tutaj znowu zielony klimat. Dzisiejsze wejście będzie miało charakter epizodyczny, można rzecz powiedzieć, ponieważ nigdzie nie jestem, tak naprawdę, jak właśnie wspomniałem, jestem koło domu. Nigdzie nie planuję o tym mówić, gdzie zamierzam jechać. Planuję powiedzieć, gdzie byłem. Zdarzyła się taka mała, można powiedzieć, magiczna, to była duża, magiczna rzecz. Pieszo przez Wory Tucholskie. Był to pierwszy marsz charytatywny, w którym brałem udział. Nie chodzi o to, że trasa miała 28 km długości, był upał, było można się zmęczyć i osiągnąć odmienne stany świadomości. Tutaj chodzi tak naprawdę o Was i o mnie, o ludzi generalnie. Ponieważ pierwszy raz brałem udział w imprezie masowej tego typu, sami organizatorzy byli dosyć zaskoczeni popularnością. Spodziewali się w okolicach 30-40 osób, że przybędzie. Z okolic Borów Tucholskich, jak się okazało, przybyło nas przeszło 300 osób, nawet pod 320-350, jeszcze dokładnie nie wiadomo. I wydarzyła się rzecz niezwykła. Byliśmy sobie osobami całkowicie obcymi, którzy się nie znali, pozornie. Na miejscu okazało się, że tak naprawdę wszyscy się czujemy jak starzy znajomi, no niesamowite wręcz uczucie. Z każdym, z kim przyszło, znaczy moment, porozmawiać, bo to były takie momenty, samo wyjście wyglądało jak eksodus, po horyzont ludzi, jedni szli szybciej, drudzy wolniej, doganialiśmy się, była chemia, zaczęliśmy o czymś mówić, rozmowa okazało się, że się kleiła. Na tematy przeróżne, od bardzo praktycznych, takich bushcraftowych, leśnych, po praktycznie filozoficzne, sens życia, wszechświata i w ogóle. Więc to było niesamowite, jeżeli idzie o raz. Dwa, niesamowite było to, że w tym wypadku świat wirtualny wykreował rzeczywistość. To nie była rzeczywistość wykreowana na filmie, która miała symulować właśnie coś realnego, tylko YouTube, użytkownicy stworzyli wydarzenie, które spowodowało, że się na żywo spotkaliśmy, zrobiliśmy coś dobrego, uzbieraliśmy kupę kasy na pomoc właśnie fundacji dzieciom generalnie, bo tu nie chodzi tylko o fundację, to chodzi realnie, że pomogliśmy realnym osobom, dzieciom. I to się wydarzyło w świecie wirtualnym, który wszedł w real. Coś fantastycznego, to było coś oddolnego, co pokazało siłę tego medium. Medium, gdzie generalnie przez większość osób jest wykorzystywana jako zabijacz czasu. Pooglądajmy YouTube'a, czyli jakieś głupie filmiki, na którym robi się różne głupie rzeczy. A w tym wypadku YouTube stworzył społeczność, która realnie umiała osiągnąć jakiś cel, w tym wypadku uzbieranie konkretnej, naprawdę konkretnej liczby pieniędzy właśnie na cele charytatywne i to się udało. Z mojego prywatnego punktu widzenia właśnie niesamowite było to, że jak wspomniałem, ja w tym brałem udział w takiej masowej imprezie pierwszy raz. Ja tłumów generalnie nie lubię, lubię swoje towarzystwo, lubię chodzić sam. W tym wypadku właśnie no, niesamowite właśnie było to, że było nas aż tylu na miejscu. Znowu ze względu na właśnie na to, że tutaj ten YouTube był takim ośrodkiem, wokół którego się to organizowało. Zacząłem widzieć twarze, które od lat kojarzę z innych kanałów o podobnej tematyce. Twarze, które kojarzę z profili osób komentujących. Osób, które też, jak się okazało, subskrybują mnie od jakiegoś czasu. Po raz pierwszy tak naprawdę pomyślałem sobie, że chyba wypada uważać, co się mówi do tego aparatu generalnie, że to jest słyszane nie tylko przeze mnie później na powtórkach, a też przez Was, osoby żyjące, które miałem okazję właśnie niespodziewanie spotkać. Spotkałem osoby, które mnie inspirowały, których ja kanały śledzę. Spotkałem osoby, które się okazało, że mnie kojarzą i śledzą mój kanał. Więc mówię, fantastyczna magia
miejsca, fantastyczna kultura ludzi. Tak naprawdę mówię, to jest 300 osób. Można by się spodziewać, że ktoś prędzej czy później coś zrobi a propos właśnie tego, że to jeszcze dochodziły do tego dwie nocki, że może być jakieś zachowanie kłopotliwe, jak to zwykle przy dużych grupach, ale my naprawdę się zachowaliśmy w tym, jak jeden organizm, który tam się spotkał w jednym celu, zrobić swoje, zrobić fajny klimat, zrobić, wypełnić zadanie i w jak najlepszym wrażeniu właśnie rozejść się. I to się wydarzyło. Powiem tak, no, mając ośrodek czasowy, który nas właśnie gościł, to była stanica ZHP w Ocyplu. Można by się spodziewać, że po wyjściu, po dwóch dobach tej naszej grupy ludzi, która tam bytowała, będzie sprawa wyglądała na miejscu gorzej niż lepiej, jak to na polach biwakowych. W tym wypadku cały czas poziom zachowania czystości właśnie swojego środowiska, to naprawdę widać, że my po prostu jak z lasu wychodzimy i pilnujemy, że ten porządek dbać obok nas i zbierać te rzeczy, to jest coś naturalnego. W miejscu publicznym, jakim można powiedzieć, że jest ośrodek wypoczynkowy, to samo. Pełna kultura, naprawdę mówię, coś niesamowitego. Więc właśnie tutaj chciałem się podzielić właśnie tymi wrażeniami z wyjścia. Jak widzicie, nie jestem tutaj na miejscu opisując to wejście, ponieważ właśnie jak już to się zaczęło dziać, to ja sobie pomyślałem, że to jest właśnie ten moment, który ja chcę przeżyć tu i teraz. Nie będę się rozpraszał, nie będę filmował, potraktuję ten po prostu tę chwilę jako właśnie takie moje prywatne. Dlatego też właśnie nie robiłem zdjęć, nie nagrywałem. No będę tam może 2-3 rzeczy gdzieś tam puszczę w przebitce gdzieś tam z boku, bo to naprawdę było 2-3 zrobienia i mówię, nie, to nie jest do rozpraszania się tutaj, do patrzenia na szkło, do wideo filmowania. To jest taki moment, kurczę, gdzie jestem częścią tej społeczności, która się tutaj zgromadziła, więc czerpię z tego na żywo. Tak, więc to byłoby tyle, co chciałem powiedzieć ze swojej, a żeby no nie było aż tak monotematycznie, to ze swojej strony właśnie tutaj test, jak wspomniałem na ostatnim materiale, powoli się zaczynam zastanawiać nad wymianą sprzętu. Dostałem dzięki uprzejmości kolegi tutaj możliwość spróbowania nakręcania się lustrzanką, potestowania sobie i zobaczę, czy ta forma pokona mój wierny telefon komórkowy. Dlatego też charakter nagrania ma charakter testowy. Jeżeli coś będzie nieostro czy nie tak, ja tego powtarzać nie będę, bo to jest taki tekst na jeden raz, to nie jest rzemiosło, więc mam nadzieję, że wszystko się ładnie ostro zakończyło. Jakoś chyba powiem, że tak do końca to lustrzanki nie czuję. To nie jest jakaś super wersja, która tutaj pozwala odwrócić ekran, skierować na siebie, żebym ja siebie widział, więc tak jak w wypadku telefonu komórkowego, ja dalej nie widzę swojej postaci. Liczę na to, że mam dobrze wyostrzone. Liczę na fajną głębię ostrości, na fajny kontrast, na lepsze zbieranie dźwięku niż telefon. Ale i tak chodzi mi po głowie jednak kupno domyślnej kamery, takiej w rękę, gdzie ekran można sobie wywinąć, zajmuje mniej miejsca. Nie trzeba się bawić z brudną matrycą, bo już zobaczyłem tam, że tam jest kurczę kawałek kurzu na tej matrycy i to już by mi trochę przeszkadzało. To tyle. Na razie do zobaczenia gdzieś w terenie, tym razem już z pomysłem konkretnym na wędrówkę.